burmistrza Jana. Dzień dobry. A ty, chłopcze, jak wyglądasz? Nie kojarzę twojego stroju z żadną ze znanych mi epok. No, to by się zgadzało. Ta epoka dopiero nastąpi, ale mniejsza o to. Jestem dziennikarzem lokalnej gazety Echo Ziemi Puckiej. Czy mógłbym zadać mistrzowi kilka pytań? Echo Ziemi Puckiej? Nie znam miejscowości, ale odpowiedzieć mogę. Mistrz zmęczony? Zmęczony? To mało powiedziane. A ty byś nie był zmęczony, gdybyś 8 godzin dziennie na drabinie stał? A dlaczego mistrz 8 godzin dziennie na drabinie stoi? Dlaczego, dlaczego? A jak mam malować, jak moje obrazy ponad 4 metry wysokości mają, a ja mam tylko 1,60 m wzrostu? He, bitwa pod Grunwaldem, dajmy na to. Na 4,26 metra wysoka i prawie 10 metrów długa. Tak, słyszałem, że to długa bitwa była. Nie bitwa długa, tylko obraz długi, a sama bitwa 6 godzin trwała. A malowanie obrazu? 4 lata. Jak w 1875 roku zacząłem, to w 1878 roku... Szedłem z drabiny? I tak to ująć można. Tylko że ja do malowania tej bitwy to już się przymierzałem w Szkole Sztuk Pięknych, a 13 lat wtedy miałem. I po co tak szybko? Bo ja to lubię sobie nazbierać różnych informacji, szkiców porobić, a potem to wszystko do skarbczyka wrzucić. A co to jest na skarbczyk? Skarbczyk to taki album, w którym kolekcjonuję wiedzę o strojach, uzbrojeniu, biżuterii, przedmiotach różnych epok. Mój brat Franciszek w Bibliotece Jagiellońskiej pracował, to mi dużo materiału zgromadził. Twój strój zaraz też naszkicuję i tam wrzucę. Na razie, mistrzu, wróćmy jednak do pana. Ostatnio przeczytałem w jednej gazecie taki nagłówek. Jan Matejko, łowca głów. Słucham? No, podobno pan poluje na głowy, a właściwie na ludzi, których twarze się mistrzowi podobają i potem oni, ci ludzie, pozują panu do obrazów. No tak, ale żeby od razu łowcu głów mnie wyzywać? Niech mistrz potraktuje to jako przenośnie i opowie mi o tym nieszczęsnym Ormianinie. On nieszczęsny? To ja nieszczęsny. No, szukałem głowy dla króla Stefana Batorego do obrazu Batory pod Pskowem. Pół roku tej głowy szukałem, aż wypatrzyłem wspaniały okaz. Szlachcica Józefa Hassa Gopsowicza Ormianina, piękna głowa. W bramie kościoła Marianckiego go wypatrzyłem i zacząłem za nim podążać. A on, jak się potem okazało, za rabusie herlaka mnie wziął. Szedł do restauracji, to ja za nim. Przy sąsiednim stoliku usiadłem i być może, przyznaję, trochę natrętnie go wzrokiem pożerałem, a gdy zaczął wykrzykiwać pod nosem: co za głowa, co za wyraz, jakie zęby, istny jedyny Stefan! To on się do białości zapytał mnie w końcu, czego chce. No, no i co mistrz odpowiedział? No jak to czego? Odparłem: twojej głowy. Wtedy się okazało, że gdy przede mną umykał, kupił i naładował rewolwer. Przykra sprawa. Ale dobrze się skończyła. Mam jego głowę na obrazie. Mistrz posmutniał. Tak, bo Zawisza ucie. Zawisza? Ten żaglowiec? Chłopcze, co ty pleciesz? Jaki żaglowiec? Rycerz! Znany na całą Europę XV wieku. Dzięki licznym wygranym turniejom. Zawisza czarny na obrazie był, a teraz zniknął. Zaraz, zaraz. Niech sobie przypomnę. To ten w środku, w czerwonym żupanie, bez pancerza i hełmu na głowie ma mitrę? A gdzie tam? To Witold, książę litewski. To on unosi miecz i tarczę w geście nadchodzącego triumfu nad krzyżakami. A tak, coś pomyliłem. A jak się nazywa ten, który stoi na pogórku w prawym górnym rogu? To Jagiełło, Władysław, król, przez całą bitwę stał na pogórku. Jak to stał? Stał i nic nie robił? Król? Król Jagiełło kierował wojskiem. Aha, już wiem. To ten w białym prześcieradle, po lewej stronie. Nie w prześcieradle, tylko w płaszczu. W lipcu w płaszczu? W płaszczu i zbroi. To Ulrich von Jungingen, wielki mistrz zakonny. A! To ten, który oberwał od Witolda i uciekł? O takim wydarzeniu nic mi nie wiadomo. Ucho o nim u Długosza.
Na moim obrazie urlił ginie z rąk dwóch pieszych wojowników, z których jeden trzyma włócznię świętego Maurycego, a drugi topór i ma kaptur kata. Włócznia symbolizuje fałsz zakonu, a topór wymierzanie sprawiedliwości, ale w rzeczywistości było inaczej. To mistrz skłamał? Nie, chciałem podkreślić ukaranie krzyżaków, a pokrzepić serca Polaków. I to się mistrzowi udało. A wie mistrz, kto naprawdę zgładził Ulrycha? Oczywiście, mszczuj ze skrzynna, czy też mściwość ze skrzyńska herbułabędź. A skąd te wiadomości? Głównie z roczników Jana Długosza, który przedstawił przebieg walk pod Grunwaldem, a także na podstawie ustnej relacji swojego ojca. Tak jak mówiłem, ja do każdego obrazu gromadziłem najpierw gruntowną wiedzę historyczną, a na pole Grunwaldu to się nawet wybrałem, żeby szkice porobić. A wie mistrz, że potomek tego mszczuja, który zabił Ulrycha, to mieszka w Słupsku? Nie znam człowieka. To się rozumie. Nazywa się Piotr Dunin Kukurowski i chce nakręcić film ilustrujący zasługi swojego przodka. Ciekawe. No, ale Zawisza zniknął. Ty żeś to? Już ci ja. Gdzie się uczyłeś? Denerwowałem się. A poszedłem odwiedzić obraz Zaprowadzenie chrześcijaństwa, który mistrz również namalował. Zwariowałeś? A co? Bo tam chłodnie jest, bo to kwiecień. Nad jeziorem lednickim można sobie posiedzieć. I dobrawa taka piękna. A u nas tylko chrzęst, zbroje i krew. No, no, ty lepiej wskakuj do obrazu i szarż już ze swoją turniejową kopią. Uff, jaka ulga. Obraz w komplecie. Obraz w komplecie.